Jestem Maja, witam Was bardzo serdecznie na moim książkowym kanale. Dzisiaj mam sobą Milenę. Cześć. A to oznacza, że mamy poniedziałek i serię wydawniczą Poniedziałki z Winizja. To ona. Tak. Dzisiaj będzie odcinek o temacie, który kiedy wpadł mi do głowy, doszłam do wniosku, że to jest fajny temat na filmik. Mianowicie tytuły książek i wszystko, co się z nimi wiąże. Mhm. Mam dużo pytań, jeżeli o to chodzi. Wiem, że Ty możesz myśleć, co można powiedzieć przez 10 minut o tytułach książek, ale... No, nie ukrywam, że to była moja pierwsza myśl. Dobra, więc tak, zacznijmy od mojego pierwszego pytania. Czy autor ma wpływ na to, jakie książka ma tytuł, w jakiej mierze ma ten wpływ? I czy to jest tak, że na przykład autor daje książkę do wydawcy i wydawca zmieni sobie tytuł i wyda pod innym tytułem? Nie. Znaczy, nie wiem, może są wydawcy, którzy tak robią, ale ja tak nie robię. Okay. To znaczy jest tak, że autor nam wysyła książkę, najczęściej ta książka ma jakiś tytuł, ale czasami jest tak, że to jest taki tytuł roboczy. I czasami jest tak, że autor sam nie ma pomysłu na tytuł, bo to się zdarza, że napisał książkę i ma jakiś taki roboczy, my czasami bardzo dziwnie nazywamy te książki, nie będę Wam mówić, naprawdę mają przedziwne tytuły. I później musimy się uczyć na nowo, jak zmieniamy tytuł na ten prawdziwy, to musimy się na przykład przestawić, żeby nie mówić publicznie tego dziwnego pierwszego tytułu, to jest też ciekawa historia. Ale jest tak, że czasami też autor ma już tytuł, że on już wie, że chciałby, żeby tytuł brzmiał tak i nie inaczej. I najczęściej my się na to decydujemy. I mam o tyle łatwo, że wszyscy autorzy Winidia, no jakby nigdy nie było jakiegoś problemu, że się zastanawialiśmy nad tytułem, zastanawialiśmy się i jakby, że była jakaś niezgoda. No nie, było tak, że razem pracujemy i na przykład jeden z autorów mówi, ej słuchaj, chodzi mi po głowie taki tytuł, ale on na przykład nie jestem pewien, tak, czy jest fajny. No ja wtedy myślę, wiesz co, no masz rację, on nie brzmi dobrze, pokombinujmy, znajdźmy coś ciekawszego. Albo mówię, nie, no ej, słuchaj, nie, no to jest dobry tytuł, spokojnie może zostać i go sobie używamy. Też jest tak, że na przykład tytuły dyskutujemy pod kątem marketingowym. Co mam na myśli? Chodzi o to, że jak na przykład mamy tytuł książki, nie wiem, Przebudzeni, a jest też książka Przebudzenie, na przykład Stephena Kinga, to dobrze byłoby, żeby nasza książka nie miała tego samego tytułu, no bo jak ktoś go wpisze w Google, to wyskoczy mu 100 stron ze Stephenem Kingiem, bo to jest oczywiste, że będzie się pozycjonować autor, który ma, nie wiem, jest znany miliardom ludzi, więc po co sobie to robić? Z drugiej strony, jak ktoś na przykład szuka książki po tytule w Empiku, wpisze sobie tytuł i wyskoczą mu trzy bardzo podobne albo te same tytuły, tak jest często z książkami o miłości, takimi obyczajowymi czy romansami, że one mają bardzo podobne tytuły. No to trudno będzie później znaleźć tę książkę, którą ktoś szuka, jak wyskoczy mu pięć o tym samym tytule na przykład, więc też staramy się tego unikać. I też szukamy takich tytułów, które na przykład nie są bardzo skomplikowane, tak żeby ludzie mogli je po prostu powtórzyć, wiecie, a nie jakiś tytuł, który ma całe zdanie i ludzie się zastanawiają, jak to w ogóle, jak to brzmiało i nikt nie potrafi go wypowiedzieć, no to też bez sensu, nie? To trzeba dobrać coś, co jest wygodne dla wszystkich, albo też taki tytuł, który nie wiem, no to może wydawać się Wam dziwne, ale na przykład, jak wydajemy serię książek i ta seria książek ma już taki wymyślony jakby layout okładki, to znaczy, że ma jakąś pewną formułę. Nie wiem, jak na przykład mamy, o, mamy strażnika, nie? No i pomysł grafika i nasz był taki, że tu jest tytuł strażnik, tu jest zapomniana księga i tutaj jest Paulina Hendel i jakieś rysunki. No i my wiemy, no tu było łatwo, bo Paulina już ma tytuły tych książek, bo jest to wznowienie, ale mamy tu Tropiciel i Łowca. No i wyobraźcie sobie, że wymyślamy strażnik. Mamy to, poszło, kupili, przeczytaliście. Mamy drugie, Tropiciel, poszło, ekstra. Paulina wymyśla trzeci tytuł i trzeci tytuł to będzie na przykład... Nie, dobra, bo otworzyłam takie zdanie, gdzie spatrz pod nogi, depczesz jagody. Ale dajmy... Demon z wielką głową. Paulina mówi, słuchajcie, trzeci tom to musi być demon z wielką głową. Nie dyskutujmy o tym teraz szczegółowo, ale dajmy na to. No i masz strażnik, Tropiciel i... Demon z wielką głową. No i jak, przepraszam, tak. jak grafik ma to tu zmieścić i zrobić? No to musiałby wymyślić zupełnie inną okładkę, no bo już jakiś tam format jest, nie? Więc to mniej więcej o to chodzi, nie? Że to musi jakoś się zgrywać, nie? Jakoś i brzmieć, i być spójne i z serią, i z autorem, i właśnie nie brzmieć głupio, nie?
To jest kluczowe, żeby to nie brzmiało głupio, żeby w ogóle pasowało do książki, no bo czasami jest tak, że książka ma jakiś klimat, no i ten tytuł też musi odpowiadać klimatowi książki. No nie może być to tytuł, nie wiem, Wesoły Hubert na tropie demonów. No. Hubert na tropie demonów, no jakby czujecie, że coś... Brzmi jak książka taka dla dziesięciolatka. No właśnie. A to jest Hubert na tropie demonów, tylko... Tylko taki to jest zupełnie inny level, no właśnie. Tak. No. Dobra, to teraz mnie zastanawia, czy jest u Was jakaś taka książka, która właśnie miała mieć inny tytuł pierwotnie, niżeli finalnie się to skończyło. Że to Żniwiarz nie miał być Żniwiarzem. Ale Polska czy zagraniczna? Obojętnie. Znaczy, bo... Znaczy bardziej bym bazowała na tych polskich, bo to jednak wiadomo, że to Wasi. Wiecie co robię? Patrzę na tytuły tutaj książek. Tak. No była kwestia Przebudzenie czy Przebudzenie, Colleen Hoog. Dlatego, że ja nie chciałam trochę iść w naznaczonych. Żeby to nie było, że naznaczeni i przebudzeni, tak. I wiecie. Ale z drugiej strony... Przebudzenie to... byłby King. No, ale tak. To jakby było, no bo taki jest oryginalny tytuł i też głupio byłoby szukać, nie wiem, Tropiciele Egipskich Demonów, nie? Czy coś, jakby po co to sobie robić i Wam? Ale stwierdziliśmy, że jednak Przebudzenie ma większy sens, no bo to chodzi o tych bohaterów, bo to tak. Oni są przebudzeni i później będą też różne inne rzeczy z nimi się wiązały. Mieliśmy też, no to było zabawne, bo było Piękno, które pozostanie i my się bardzo długo zastanawialiśmy, to może Was śmieszyć, ale czy to ma być Piękno, które pozostaje, czy Piękno, które pozostanie? To niby proste, polski język ma bardzo dużo różnych wariantów słów, przekształceń i tak dalej i stwierdziliśmy, no bo musieliśmy wybrać jakąś jedną drogę, i stwierdziliśmy, że będzie Pozostanie, bo jakby pozostanie po nas, bo to się wiąże z fabułą tych książek i że to Pozostaje nie ma takiego sensu i gorzej brzmi. Ale uwierzcie mi, debatowaliśmy bardzo długo, która to ma być wersja i na przykład ja się czasem jeszcze mylę i mówię ten stary tytuł, bo jak długo z czymś chodzicie, to wiecie, to się Wam po prostu utrwala. Gikerella. Też się zastanawialiśmy, Gikerella jest dobra, no bo wiecie, moglibyśmy zostawić po prostu tytuł zagraniczny samą Gikerellę, ale też jest tak, że może być tak, że nie każdemu to się kojarzy z Cinderella i z Gikiem, no bo dajmy na to, nie wiem. Każdy musi znać te słowa, tak. Tak, i nie każdy jakby w Waszym wieku, w naszym wieku, ale załóżmy, że nie wiem, babcia chce Wam kupić książkę i widzi tylko Gikerella, Ashley Poston, no to po pierwsze myśli pewnie w internecie, że to jest zagraniczna książka, a po drugie, no to dla niej to może być, wiecie co to jest to Gikerella? Skąd ona ma wiedzieć? Przecież ona nie ma obowiązku wiedzieć, co to jest. Dokładnie. Dlatego stwierdziłam, że dopiszemy ten kopciuszek, który był geekiem, chociaż ja też się na przykład zastanawiam, czy nie lepsze byłoby geek, który był kopciuszkiem. No bo to trochę tak jest, bo jedno, jakby jedna i druga opcja jakby w kontekście tej książki miałaby sens, ale to chyba zabrzmiało lepiej. Wiesz co, ten kopciuszek tak w... Bardziej się... Tak, bardziej kojarzy się jakby, z baśnią, z baśnią. Od razu ci mówi, o to jest to, że chodzi o kopciuszka. No a to właśnie o to chodzi, no bo jakby Ellie jest takim kopciuszkiem trochę, Ellie, no. To tak, to tyle, a czy coś sobie... Jeżeli chodzi o kwestię tłumaczeń... Tytułów na język polski to jest ulubiona kwestia. Już oczywiście ulubiony Adam Silvera. Najlepszy na świecie Adam. Ale też Silvera. Wydaje mi się, że było dość sporo zastanawiania się z Lią. O, to mam pytanie. No bo Lia jest dlaczego Lia w Simonie była Lią bez H, a u Was jest Lią z H? Ktoś zadał takie pytanie, ja mu odpisałam. I tak trochę się bałam odpisywać na to. No bo jakby nie lubię, wiecie, kurczę, to jest trudne, no bo każdy redaktor i każdy wydawca podejmuje często trudne decyzje dotyczące różnych rzeczy, także tego, jak coś przetłumaczyć. I ja uważam, że Lia ma na imię Lia, bo tak to się czyta. Tak. Ale no, jej imię pisze się Leach. Znaczy, no po prostu, tak się je pisze, tak. Nie? Tak jak, no oryginalne, i tyle. Po prostu. I jakby dla mnie to było kluczowe, żeby być jak najbliżej oryginału. I jak mamy Simona i innych, znaczy oraz innych Homo sapiens albo Love Simon, no to Simona też moglibyśmy przetłumaczyć na Szymona, no bo to jest Szymon, tak. Nie?
ale tego się nie robi. To się czasami robi w książkach dla dzieci, dla małych dzieci, żeby im było łatwiej jakby zrozumieć rzeczywistość, posługując się tymi imionami, wiecie, zbliżonymi do danego rodzimego języka. Chociaż też to się powoli zaczęło zmieniać. Ja stwierdziłam, że jakby miałam pełną świadomość, że papierowy księżyc przetłumaczył właśnie Lię bez H, a ja uznałam, że nie chcę tego robić, że jakby mam do tego też prawo, no bo oni wydali swoją książkę, my wydajemy swoją książkę. Nie był to błąd, nie było to jakby, nie było to przeoczone, tylko to była decyzja. Była trochę trudna, ale uznałam, że jeśli Lia ma się pojawić na okładce, zwłaszcza, że to jest część okładki, nie tylko treści książki, to ważne jest to, żeby ona była po prostu jak najbliższa oryginałowi, na tym mi zależało. Ale to też nie jest tak, że na przykład, że któryś z nas popełniło błąd, jakby któryś z wydawnictw. Po prostu wybraliśmy inną ścieżkę, bo jak wiecie, w tłumaczeniach, albo nie wiecie, to mogę wam trochę podpowiedzieć, w tłumaczeniach dużo rzeczy można zostawić właśnie tłumaczowi, to znaczy on ma prawo decydować o różnych rzeczach w porozumieniu z wydawnictwem, ale też często nie ma jednej, jedynej słusznej wersji wydarzeń. Jest ich kilka. Tak jak różne rzeczy możecie opowiedzieć po polsku na różne sposoby i użyć synonimicznych słów jakby o tym samym znaczeniu, ale jednak innych, to jakby podobnie jest w tłumaczeniu, nie? Że to są decyzje, często trudne. No najtrudniejsze na świecie jest tłumaczenie książek Adama Silvery. Bo Adam Silvera ma swój niepowtarzalny styl, ma w ogóle bardzo długie, skomplikowane, chciałam powiedzieć, zdania. Tytuły też, ale zdania w książkach. I to już jest pierwszy jakby level, gdzie tłumacz musi bardzo pilnować szyku i różnych rzeczy, a język polski jest zupełnie innym językiem niż język angielski. Rządzi się innymi prawami, innym układem i trudno jest oddać to w 100%, no bo w sumie się nie da, no bo mamy inne historie tych języków, inne w ogóle historie, nie wiem jak to powiedzieć, takie na zasadzie z zakresu historii świata, nie? Że inne doświadczenia historyczne, co wpłynęło też na język. Ja nie będę was zanudzać takimi studenckimi tematami, akademickimi, ale tak, zostawiłeś mi tylko przeszłość, to było tak, history is all you left me, no to właściwie to może być tak, zarówno zostawiłeś mi tylko przeszłość, jak i zostawiłeś mi tylko wspomnienia, ale to jakby różnie to też można tłumaczyć i my tutaj wybieraliśmy też taką opcję, która po prostu dobrze, żeby się też dobrze komponowała, tak, z okładką, bo adaptowaliśmy tę okładkę zagraniczną, no i nie dało się jej zrobić identycznie, bo tam są krótkie słowa, ale chcieliśmy, żeby to jakoś miało sens, bo często jest tak, że jak przekłada się, że jakby okładka też jest opowieścią i ona też jakby jakby te elementy mają sens, nie? To one nie są przypadkowo wrzucone. Grafik sobie to wszystko przemyślał, no i się okazuje, że nie wszystko dało się idealnie przełożyć na język polski, ale dało się to zrobić w nieco inny sposób. More heavy than not. Czyli tutaj już w ogóle, jak widzicie, też chcieliście oryginalny tytuł i udało nam się pogodzić rację wszystkich. Czyli żeby w internecie też, no bo jak kupujecie i macie wszystko po angielsku, no to można pomyśleć, że to jest książka angielskojęzyczna. Dokładnie. Jakby to jest pierwsze. Albo na przykład, bo z jednej strony można się pomylić, a z drugiej strony ktoś idzie, kupuje książkę z angielskim tytułem, myśli, że będzie ona po angielsku, bo chce, żeby była po angielsku. No właśnie, a jest. A potem otwiera i surprise! To nie o to nam chodziło, znaczy nie chcemy pomyłek, no bo po co wam jakby, czemu wy się macie wkurzać? Po co ktokolwiek ma się wkurzać? Miłość, pokój, wiecie. Głębokie oddychanie. Ale tak, i stwierdziliśmy, że raczej szczęśliwy niż nie. Okej, bardzo są te tytuły takie trochę koślawe i takie dziwne, ale z drugiej strony no one odpowiadają też temu, jak brzmią w oryginale trochę. I ja myślę, że nie ma co szukać, nie wiem, nie ma co wygładzać tych tytułów, przekłamywać. Ja myślę, że tak jest fajnie. Ja z tą książką miałam ten problem, że mi się upozdrało po prostu, że to jest bardziej szczęśliwe niż nie. I koniec. No ona kiedyś się tak... No bo właśnie, bo to jest to. Jak nagrywałam film, to tak musiałam się pilnować. Ale my tak mieliśmy, bo pierwszy pomysł był taki, że to ma być bardziej szczęśliwe niż nie. Ale stwierdziliśmy, że... No bo to też by miało sens, bo to jest more happy than not, czyli właściwie taki bardziej szczęśliwy niż nieszczęśliwy. No ale wyobraźcie sobie tytuł bardziej szczęśliwy niż nieszczęśliwy, jeszcze gorzej. Nie stwierdziliśmy, że taki raczej szczęśliwy jest dobry, no bo jakby my mówimy no raczej, nie? Tak. Wiecie, taki jest w polskim taka fraza, powiedzmy.
No i jakoś próbowaliśmy to wszystko ograć, żeby to też brzmiało adekwatnie do odbiorców. Mm-hmm. Ona jest piękna. Już dawno jej nie oglądałam i teraz tak teraz sobie, aż mam ochotę sobie pogratulować, że naprawdę Milena, ładnie ci wyszła ta książka. No to dobra, to mamy te tytuły. Powiem tak, że chyba na przykład z Adamem Faberem to nie mieliśmy nigdy tak, że się zastanawialiśmy jakoś mocno. Zastanawialiśmy się chyba nad szóstym tomem, ale ja nie pamiętam, jaki był wariant teraz. Mm-hmm. Ale on był taki chyba bardzo hermetyczny, że jak ktoś by nie znał serii, to nie kojarzyło się jakoś fajnie chyba, tak coś mi świta. Mm-hmm. No z dekol było, bo dekol uznaliśmy, że zostawimy dekol i damy polski podtytuł. No bo słowo dekol jest dosyć jasne. Wydaje mi się, że ono jest takie, nie wiem, łatwe do zrozumienia. Mm-hmm. Też ładnie po prostu wyglądało ono na okładce. I ten podtytuł był takim dobrym kompromisem, tak mi się wydaje. Przy Żniwiarzu chyba od początku były takie tytuły. Czwarty tom to jest Droga Dusz i tam się trochę zastanawiałyśmy z Pauliną, ale musiałabym gdzieś dokopać się do naszych historycznych maili i sprawdzić, jakie były pierwsze propozycje. Ale bo też szukałyśmy tego, no bo to wszystko wiąże się trochę z astrologią i z mitologią słowiańską, taką w ogóle słowiańskością. Więc to jakby Pusta Noc, Czerwone Słońce i Trzynasty Księżyc, one są mocno powiązane z tym. I szukałyśmy czegoś takiego, co będzie dobre, też żeby pasowało do reszty, typu najlepiej dwa słowa, krótkie, bo myślałyśmy jeszcze o Równonoc, bo to by pasowało do fabuły, no ale jest już Pusta Noc, więc jak mam Pusta Noc i później ta Równonoc i doszliśmy do wniosku, że Droga Dusz pasuje, bo chodzi o tę drogę, jeśli teraz się nie mylę, o Mleczną Drogę, no ale tytuł Mleczna Droga, wiecie, brzmi jak Mleczna Kraina, nie brzmi to żniwiarsko, więc też trochę kombinowałyśmy. Z Duchami Rebelii. O, to jest ciekawe. Przyniosę ci kwiatka. Pewnie. Jak on ładnie. O, jak on w ogóle pasuje do kwiatek do pustynnego klimatu. To było. Muszę sobie przypomnieć dokładnie, jak ten tytuł brzmiał. To było Hero at the Fall, czyli upadek bohatera. Mhm. Czy to było Heroes? Nie, Hero chyba. Czyli jeden. Upadek bohatera albo, nie wiem, bohater upada, rozumiecie? Mhm. Upadek bohatera. Mutowniczka z pustyni, zdrajca tronu, upadek bohatera. No nie wiem, nam to brzmiało bardziej jak jakiś kryminał albo jakiś taki patos, taka historyczna książka. Upadek Cesarstwa Rzymskiego. I uznałam, że te Duchy Rebelii są lepsze, no bo kojarzą się z Rebel of the Suns. A z drugiej strony jakby te duchy, one dają taki klimat, nie? Tak. No, chyba, mam nadzieję, że łapiecie, o co mi chodzi. Ale to dużo, dużo lepiej to po prostu brzmi, niż jakbyśmy użyli tego zagranicznego tytułu. No bo wiecie, dużo rzeczy jest takich trochę nieprzekładalnych i też przełożenie tytułu to jest pewnego rodzaju sztuka. To trochę jak z poezją. No poezji się nie przekłada jeden do jednego. Przekłada się jakby trochę taką atmosferę i klimat tej poezji. Więc to jest trochę trudne, ale wydaje mi się, że póki co chyba wybrnęliśmy dobrze. Dajcie znać, czy też tak uważacie. No poza tym też na Facebooku, czasami na Instagramie, ale głównie na Facebooku Winidia, pytamy Was o opinię i sprawdzamy. Ja wiem, że Wy marzycie, żeby wszystkie książki miały anglojęzyczne tytuły, ale Paulina Hendel się nie zgodzi. Ja tak serio. To no musimy jednak trochę się postarać. Rynek, tak. I to jest polski rynek i fajnie też mieć tę wersję po polsku. No, dokładnie. Nawet jak jest trudno, ale to też mi się wydaje, jeżeli mam być szczera, gdybym ja na przykład była autorem, to chciałabym, żeby moje książki, jak już są jakby wychodzą za granicą, to żeby one miały te różne tytuły, żeby było widać, że to nie jest ta sama książka, bo jak nagle masz, nie wiem, 15 różnych książek o tym samym anglojęzycznym tytule. I jeszcze ta sama okładka jest kupiona. Tak, to nawet nie możesz powiedzieć, że ej, bo tu są różne wydania z różnych krajów, dopóki nie otworzysz tej książki. I to prawda, w ogóle wiesz, że nigdy o tym tak nie pomyślałam, ale przecież to ma sens. Ma sens. To by było na tyle. Jeżeli masz jakieś cokolwiek jeszcze inne pytania odnośnie sugestie, zażalenia, tłumaczenia tytułów albo pomysły na kolejne filmy, to zapraszam Was do komentarzy. Bo to się okazało, ja myślałam, że ta seria będzie miała 3 odcinki, a tu się okazuje, że tyle z tych jest tematów. Jest o czym gadać. Że ojejku, także no. To widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia. Whether you like it or not.